Vigo Service TV. Słuchajcie, pomalutku kończy się eksperyment, który polegał na dorobieniu palnika do pieca rakietowego, mojego pieca rakietowego, a ten palnik miał być po to, żeby można było spalać pelet. Wiem, że pelet jest drogi, ale domagaliście się takiego eksperymentu, więc zrobiłem taki palnik z takich materiałów, które leżały tutaj obok mojego domu, czyli jak to zwykle bywa, materiały pozyskane ze złomowiska. I chcę wam pokazać, że palniczek sprawuje się bardzo dobrze. Posłuchajcie tego dźwięku. I myślę, że jeżeli macie piec rakietowy w domu, to spokojnie możecie taki palnik sobie dorobić pod warunkiem, że macie dojście do taniego peletu. Vigo Service TV, jutro cały film na moim kanale. Pozdrawiam!